Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest pani Joanna Banaszak, dyrektor Krzyżownicy Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dziś w tym nowym 2017 roku po raz pierwszy. Więc to jest fajna okazja, żeby sobie ten miniony 16 rok podsumować, jaki on był oczami Krzyżownicy Polskiej. Gdybym miała określić tylko jednym słowem, to był dobry rok, a nawet bym powiedziała, że może łamany na bardzo dobry. Dużo rzeczy się wydarzyło w Księżnicy, no ale to tak jak zwykle, jak co roku mamy dużo różnorodnych przedsięwzięć. Natomiast dobry był na pewno jeszcze z tego względu, że udało nam się przenieść filię numer 7 do takiej naprawdę fajnej, nowej lokalizacji i jest to też już taki nowoczesny, przestronny lokal, który bardzo się podoba czytelnikom. Mam nadzieję, że po tej przerwie, która była spowodowana właśnie przenosinami, jakimś tym małym remontem, że będą już do nas wracać ci wszyscy, którzy wcześniej byli czytelnikami przy ulicy Gierzyńskiego, a też zdobędziemy nowych właśnie, ponieważ troszkę dalej żeśmy filię przesunęli. Poza tym udało nam się również przeprowadzić remont biblioteki dla dzieci Chotomka. Także jeżeli jadą Państwo ulicą Sienkiewicza, to można popatrzeć w prawo. Naprawdę pięknie wygląda, nowa elewacja, nowy napis. Nas to też bardzo cieszy, że dach został wyremontowany i te wszystkie została wymieniona sieć elektryczna w środku, co jest niezwykle istotne, bo to nie tylko bezpieczeństwo, ale też poprawienie warunków pracy. No w tym roku mam nadzieję, że będzie nas czekała już drugi etap tej inwestycji, czyli środek Chotomka jeszcze takie pozostałości na zewnątrz, jakiś polbruk, jeszcze trochę tam przy ogrodzie. Także mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok, to będziemy mogli powiedzieć, że Chotomek już jest taki po prostu cały do końca wyremontowany. No poza tym udało nam się nabyć nowy samochód w roku 2016, co też jest bardzo istotne, ponieważ Księżnica to jest 13 filii, Chotomek, dział zbiorów audiowizualnych, plus 30 bibliotek powiatu, nad którymi Księżnica sprawuje opiekę merytoryczną. Zatem my też tam jeździmy na spotkania autorskie, GUS-y przeprowadzamy, czyli taką statystykę tam również badamy. No i w ogóle jakiś pomoc przy skontrum i takich różnych działaniach bibliotecznych. Zatem ten samochód jest po prostu niezbędny. Poza tym Państwo też na pewno pamiętają, że organizujemy bardzo dużą ilość pikników, różnorodnych happeningów. Zatem to wszystko jest to, co wymaga też przewiezienia odpowiedniego sprzętu, jakichś tych urządzeń, stolików, parasoli. No więc samochód jest potrzebny i na szczęście jest już teraz bezpieczny, taki niezawodny, mam nadzieję, i będziemy mogli jeszcze więcej rzeczy dla płotczan dzięki temu robić. No właśnie, tutaj wspomniała Pani o tym roku bieżącym. Co ciekawego w 2017 roku się będzie działo? Rok 2017 będzie przebiegał pod hasłem "Jesteśmy z Wami już 80 lat". Ponieważ w tym roku Księżnica będzie obchodziła swój jubileusz 80-lecia. 14 listopada 1937 roku została oddana dla płotczan pierwsza miejska biblioteka publiczna. I my do tradycji tej biblioteki nawiązujemy i stąd właśnie obchody jubileuszy 80-lecia. Postanowiliśmy, że nie będzie to tak, że będą tylko wydarzenia jakby w jednym momencie gdzieś tam jesienią się odbywały w związku z tym jubileuszem, ale właściwie cały rok będzie przebiegał pod hasłem tego 80-lecia i w związku z tym i te wydarzenia, które już są takie cykliczne w Księżnicy, one też będą podpięte pod to 80-lecie, ale też mam już pomysły na trochę nowych przedsięwzięć. Już od ubiegłego roku, od jesieni ubiegłego roku działa taki zespół w Księżnicy, który przygotowuje właśnie ten jubileusz, przygotowuje go zarówno pod względem takiej oferty merytorycznej, jak i całej tej obudowy, która jest do tego potrzebna. Także już dzisiaj mogę powiedzieć, że 22 września obchodzimy nasze święto. Wtedy będą takie te główne uroczystości jubileuszowe. Nieco wcześniej zorganizujemy konferencję dotyczącą właśnie czytelnictwa, takiego wczoraj, dziś i jutro biblioteki. No i będzie dużo różnych przedsięwzięć, które będą się właśnie w ten jubileusz, ale też taką naszą normalną, codzienną działalność wpisywały. To plany na tą troszkę dalszą przyszłość, a co się będzie działo w tych najbliższych dniach? No będzie się działo na pewno dużo interesujących rzeczy. Nasze filie, tak jak zwykle, codziennie mają spotkania, które są propozycją dla dzieci z przedszkoli, ze szkół, każdego właściwie szczebla. Oprócz tego popołudnia w Chotomku to są te spotkania dla dzieci z opiekunami, dopołudniowe zresztą też. Bardzo dobrze nam się rozwija to przedsięwzięcie, które Chotomek zaproponował, jest jego pomysłodawcą, zatytułowane "Pomysły mam".
Przypomnę, że to przychodzą takie maluszki w wieku od 0 do 2 lat ze swoimi rodzicami i one tam bawią się i są to takie zabawy, które mają służyć stymulowaniu rozwoju tych dzieci. Przy okazji rodzice mogą właśnie skorzystać z różnego rodzaju podręczników, poradników, czasopism, które dotyczą właśnie takiego mądrego wychowania dzieci. I w ostatnią sobotę było 27 osób na tym spotkaniu. Także też się cieszę, że udało nam się zakupić trochę takich nowych zabawek edukacyjnych do Chotomka i od razu już widać było, że zarówno rodzice dostrzegli te zmiany, jak i dzieci, które się z wielką radością tam sobie przesuwały te wszystkie gałeczki, jakieś tam kuleczki popychały, także to bardzo fajne rzeczy. I tak, gdybyśmy mieli jakieś takie bardziej szczegółowo o tym powiedzieć, to oczywiście już dziś, we wtorek, zapraszamy do filii numer 3 na przykład na spotkanie z Mirą Zimińską-Sygietyńską, bo to zbliża się 20. rocznica śmierci artystki. Filia numer 6 przy ulicy Czwartaków, czyli pod Olszyce, z kolei z przysłowiami za pan brat, więc dużo. No i klub małego dziecka, tak jak zwykle o godzinie 11 w Chotomku, te zajęcia takie animacyjne, które są przeprowadzane dla dzieci, ale razem z ich opiekunami, tak żeby też opiekunowie mogli trochę nabyć takiej wiedzy, umiejętności, w co się bawić z dziećmi w domu, kiedy są z nimi sami. A to cenna umiejętność, jak najbardziej. Zdecydowanie tak, bo tak naprawdę czasami to nie jest tak, że jako rodzice, opiekunowie takich dzieci mniejszych czy większych, że my nie mamy czasu, tylko tak nie bardzo właściwie wiemy, co byśmy mogli robić z tymi dziećmi. Stąd wydaje mi się, że te wszystkie właśnie propozycje, które są dla rodziców, są dla opiekunów tych dzieci, to jest niezwykle ważne, bo mamy też przecież taki ten projekt, który jest zatytułowany Klub Czytających Rodzin Chce Mi Się. To też jest ważna umiejętność, żeby na przykład wiedzieć, co swojemu dziecku polecić do czytania, co mu czytać, tak? No, w myśl tej akcji, że czytamy dzieciom codziennie, no to jest wszystko niezwykle istotne, a gdzieś tam coś wiemy, ale tak naprawdę nic bardzo dokładnie i dzięki takim właśnie spotkaniom to myślę, że rozwijają się i rodzice, i ich dzieci. Jak najbardziej. A czytać dzieciom oczywiście powinniśmy, do tego zachęcamy z tego miejsca, prawda? No zdecydowanie, to w ogóle dzieciom, z dziećmi, dla dzieci, wszystko. W ogóle czytanie polecamy. Powinniśmy czytać, tak jest. I pamiętajmy, że dobre przykłady pociągają po prostu, tak? Także jak zobaczą nas nasze dzieci z książką w ręku, to jest duża szansa na to, że one też tę książkę wezmą, żeby sobie poczytać. A jak nie będą takiego widziały, czegoś takiego w domu, to trudniej jest zdecydowanie. Jasne. Gdzie możemy, pani dyrektor, szczegółowe informacje na temat wydarzeń znaleźć? Oczywiście na stronie internetowej księżnicy są dostępne te wszystkie bardzo szczegółowe informacje. Natomiast dwie takie imprezy jeszcze styczniowe, które chciałabym szczególnie polecić, to 19 w czwartek najbliższy o godzinie 17 jest otwarcie już 37 edycji dorocznej wystawy Mój Płock. Jest to wystawa fotograficzna, która jest we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym realizowana i to są właśnie prace członków tego towarzystwa dotyczące naszego miasta. To zwykle tak w okolicach Święta Wyzwolenia Płocka ta wystawa jest organizowana i tu chcę od razu też powiedzieć, że tak trochę może pilotażowo postanowiliśmy zmienić godzinę naszych spotkań, ponieważ wielu było takich uczestników tych spotkań, czytelników, którzy przychodzili, też książki wymieniali i przy okazji o tym mówili, że to trochę późno ta godzina 18. Stąd od stycznia nasze spotkania będą o godzinie 17. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że to rzeczywiście taki ukłon w stronę tych, którzy korzystają z tych spotkań, przyniesie nam to, że będzie jeszcze więcej osób przychodziło na te spotkania, także wszystkie te rzeczy, które się będą odbywały w księżnicy, w sali kolumnowej, to będzie godzina 17. I już potem w kolejnym tygodniu, w następny czwartek, bo to te czwartki są takimi naszymi tradycyjnie dniami, kiedy zapraszamy płotczan, w następny czwartek, 26 stycznia, mamy nadzwyczajną randkę z Manią. Ponieważ właśnie przypada 20. rocznica śmierci artystki, myśmy tutaj już wcześniej się troszkę do tego przygotowali, i pan Jan Waćkowski, znany płocki fotograf, ten, który uwiecznia życie naszego miasta, wszelkiego rodzaju uroczystości, te ważne wydarzenia, które się odbywają w Płocku,
On miał niezwykle bogaty zasób zdjęć zarówno samej pani Miry, jak i Mazowsza, Płotczan, którzy w Mazowszu występują, jej pobytu w Płocku, występu właśnie zespołu w naszym mieście i my z tych zdjęć dokonaliśmy pewnego wyboru razem z panem Janem i żeśmy takie małe wydawnictwo z tego wszystkiego przygotowali i ono zostało wydane we współpracy z Muzeum Mazowieckim, ponieważ do tego wydawnictwa, oprócz tych fotografii, oprócz takich troszkę takich tekstów właściwie samej Miry wspomnień, czy ludziach, którzy oni mieli coś do powiedzenia i chcieli te słowa gdzieś tam przekazać. Oprócz tego jest jeszcze dołączona płyta z takim krótkim filmem zatytułowanym Mira. Ten film nakręcił Jan Gawryłkiewicz na zlecenie właśnie Muzeum Mazowieckiego. No i to dzięki uprzejmości zarówno pana Jana, jako tego, który ten film wykonał, jak i muzeum, które stało się gdzieś tam jego właścicielem, możemy dołączyć do tego albumiku ten film. On był wcześniej pokazywany w Nowym Kinie Przedwiośnie, być może nie wszyscy mogli z tego skorzystać, a to naprawdę warto posłuchać Miry Ziemińskiej-Sygietyńskiej, zobaczyć ją jeszcze na tym filmie. No i jeszcze tego również wieczoru, kiedy zaprosimy 26 stycznia, będzie taki krótki, ale bardzo atrakcyjny program w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12, bo przecież to jest szkoła imienia Miry Ziemińskiej-Sygietyńskiej. Tam właściwie w tym środowisku zapoczątkowała się cała akcja dotycząca budowy pomnika ławeczki Miry i jeszcze pan Tomasz Panek przyniesie swoje nagrania, takie zatytułowane Mira mówi i śpiewa, ponoć takie, które nie były jeszcze publicznie odtwarzane, także myślę, że to dodatkowa atrakcja tego wieczoru, na który zapraszamy do Książnicy 26 stycznia w czwartek o godzinie 17. Ja oczywiście od tych zaproszeń się dołączam, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gość poranka.